Dzień dobry, Karolino Sulej, pisarko, reporterko, doktorantko w Instytucie Kultury Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorko zbioru reportaży Przecież ich nie zostawią o żydowskich opiekunkach w czasie wojny. Autorko książki Rzeczy osobiste, opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Dzień dobry Państwu, pozwolicie, że zacznę cytatem. Dzień dobry. Opowieść o ubraniach i rzeczach osobistych wydaje się z pozoru prowokacyjna wobec narracji o wojnie, bo moda w potocznym postrzeganiu jest fanaberią, ekscesem czasu pokoju i dobrobytu. Tymczasem to, w jaki sposób się ubieramy, dbamy o nasze ciała, jest najbliższym nam codziennym przeżywaniem kultury. Moda to nie fanaberia, ale podstawowa część naszego funkcjonowania w świecie. Codzienna, ciągła praca. I dopóki ją wykonujemy, dopóty chcemy być sobą i mamy siłę, aby walczyć o życie. Karolino, fanaberia w kontekście mówienia o zagładzie i obozach? No, lubię tak zaczynać, ponieważ wiem, że takie słowo fanaberia albo inne bliskoznaczne słowo pojawia się, no kuriozum chyba w najlepszym razie, pojawia się od razu w głowach osób, które po raz pierwszy słyszą o moich badaniach albo natrafiają na moją książkę gdzieś, jakąś wzmiankę, albo na moje wcześniejsze badania, które miały związek z gettami, w szczególności z gettem warszawskim. I wydaje się właśnie z pozoru, że trafiłam na jakiś rodzaj odłamku, który jest co najmniej, no powiedziałabym, niemiarodajny, tak? Może na jakiś fragment obozowej historii, który się zawieruszył, ale że dbanie o to, co przykrywa ciało, nie mogło być zajęciem ustawicznym, a już na pewno nie ratującym życie, a też nie określającym jakoś obozowy byt. I to nie jest sprawiedliwe wobec historii, nie jest sprawiedliwe wobec pamięci, nie jest sprawiedliwe wobec świadectw, które pozostawili po sobie przeżywcy, ocalali osoby, które mogły i chciały opowiadać o tym, co było dla nich najważniejsze w obozach. I to nie tylko mówię o kobietach, również o mężczyznach, po prostu o ludziach, o tych, którzy zostawili pamięć, ponieważ my tym postrzeganiem roli ubrań w życiu obozowym dajemy świadectwo właśnie tej kulturze, albo raczej kulturze masowej, która nauczyła nas postrzegać odzież w pewien określony, no powiedziałabym, utowarowiony sposób. Ubranie jest produktem, jest towarem, zakupem, na który możemy sobie pozwolić, w którym możemy sobie zaprzątać głowę wtedy, kiedy podstawowe nasze sprawunki są załatwione. No, te sprawunki załatwiamy w jakichś ubraniach, co jakoś uchodzi naszej uwadze. Niedawno zmarła Jolanta Brachczajna, bardzo dla mnie ważna myślicielka i filozofka, eseistka, i jej Szczeliny istnienia są książką, która wywarła na mnie ogromne wrażenie, kiedy byłam studentką, i uzmysłowiła mi, że to właśnie, jak wygląda nasza codzienność, materialność, która nas otacza, również nas obtacza, się w nią właśnie ubieramy, ma ogromne znaczenie nie tylko dla naszego bycia fizycznego w świecie, ale też dla tego, jak widzimy swoją tożsamość, swoją płeć, swoje miejsce we wspólnocie, swoje połączenie z innymi ludźmi, ze światem, po prostu w jaki sposób widzimy swoją egzystencję. Ubranie jest częścią tego, w jaki sposób jesteśmy w świecie, i antropologia kultury, ja jestem antropolożką, zajmuje się właśnie tym byciem w świecie człowieka. Tak mu, w jaki sposób on w tym świecie jest. I ubrania są jednym z takich sposobów, i tak jak się wydaje, że one są bardzo proste, takim prostym językiem, że warto być analfabetą w tym języku, no więc jest dokładnie przeciwnie, zupełnie nie warto, bo wtedy zamykamy się na ważne ludzkie doświadczenie, bardzo skomplikowane, bo ubranie jest jednocześnie obrazem, jest jednocześnie symbolem, jest czymś materialnym, czymś, co dotyka i współpracuje z naszym ciałem w jakiś sposób, jest naszym dobytkiem, jest naszą biografią, no właściwie jest nami. Nami, tak, dokładnie. I zresztą jeden z ocalałych więźniów Majdanka, Romuald Sztaba, chirurg, powiedział takie piękne zdanie, że to ubranie, które mu zabierają, mężczyzna to powiedział, co też jest bardzo ciekawe, to jest cząstka jego, to nie jest jego własność, tylko to właśnie jest wyrywanie z niego kawałka. I to właśnie jest część opowieści o ubraniach w obozach, ta bardzo ważna część, którą byt obozowy się rozpoczyna. Tak, bo
wejście do obozu, coś, co dla nas jest tak oczywiste, bo już mamy nawet osłuchane z filmów, czy po prostu towarzyszy nam ta myśl o tym, czym było wcielenie do obozu, że to było odebranie własności, godności, ale mam wrażenie, że sobie nie zdajemy sprawy właśnie na tym poziomie takiej no, codziennego bycia z rzeczami, jak okrutny to był zabieg i jak bardzo był przeżywany, pamiętany i w jaki sposób właśnie to uczucie jest nazywane, że te ubrania nagle takie ekscesywne, tak dodatkowe, okazują się być podstawą naszego myślenia o sobie i tego, kim jesteśmy, za kogo się uważamy. Wiele więźniów, którzy przeżyli obozy, mówiło, że nie spodziewali się, że będą umierać nieubrani, tak, bez tych swoich rzeczy, że to było dla nich dodatkowym poziomem cierpienia. I z tego punktu ja zaczynam opowiadać o obozach. Przeprowadzam czytelnika, chciałabym przynajmniej, żeby tak się wydarzyło, przez to opowieść raz jeszcze, żeby zdał sobie sprawę, czym jest to, nazywam to wymazywaniem, a potem czym jest to przydzielanie obozowych strojów, jakie są to stroje, potem jak wygląda byt obozowy, poprzez soczewkę ubrań na takim poziomie osobniczym, indywidualnym, na poziomie zarządzania obozem, no i jak wygląda wreszcie wyjście z obozu, poprzez ubiór również, a potem jak wygląda pamięć, to o czym zaczęłaś, tak, jak wygląda pamięć, albo nie pamięć raczej, o obozowych strojach, która się kształtowała albo zacierała ze względu na to, jak potem strój pozwoliliśmy sobie zdefiniować, czyli go odsunąć, odhumanizować. A jak się okazuje, było to bardzo humanizujący, tak, lub dehumanizujący czynnik w obozach, którym posługiwano się właśnie po to, żeby, ja lubię mówić, że ta książka się zawiera w jednym zdaniu i brzmi ono właśnie, że ona jest o tym, że ubraniem można było kogoś zniszczyć i można było kogoś ocalić. I bardzo wyraźnie to w opowieści o obozach koncentracyjnych było widać i również w opowieściach, świadectwach na temat obozu w Majdanku, o którym tutaj pewnie w szczególności będziemy dzisiaj rozmawiać, bo też nie będziemy tego ukrywać, zresztą pojawiasz się jako głos ekspercki w książce, jako naukowczyni, która w szczególności zna zbiory majdankowe, że te opowieści, jeśli chodzi o zbiór świadectw majdankowych, to nie jest też żadna egzotyczna ciekawostka, tylko raczej pewna nuta, która się pojawia bardzo często. A niektóre opowieści są bardzo charakterystyczne dla obozu na Majdanku i również z niektórych tylko skorzystałam, bo to się nie da w ogóle tego zbioru wyczerpać. Ja, żeby właśnie nie musiał się męczyć literacko, to starałam się niektóre powtórzenia już z książki w książce nie uwzględniać, ale ten materiał jest przeogromny i tak jak się wydaje właśnie, że tego materiału nie ma, tego materiału jest ogrom z różnych dekad, spisany przez osoby z przeróżnym wykształceniem, różnorakiej płci i z wielu obozów, no właśnie nie ma też czegoś takiego jak jednorodne doświadczenie obozowe, nie można tego uogólniać. Nie mi o tym opowiesz, tak, kochana, tak, bo ja muszę się zapytać. Jak myślałaś o tej modzie obozowej, i to najpierw było słowo, czy najpierw był artefakt, czy najpierw widok pasiaka, czy czytanie o pasiaku? Powiedziałam o pasiaku, też chcę z tobą porozmawiać o pasiaku jako symbolu. Tak, oczywiście. To w ogóle, żeby ci nie odpowiadać na to pytanie jakoś wyjątkowo rozwlekle, ja się ze słowem moda oswajałam najpierw w kontekście właśnie opowieści o gettach i w szczególności o getcie warszawskim i o tym właśnie, że w tej narracji o wojnie jest miejsce na opowieść o ubraniach, jest miejsce na słowo moda w ogóle, które jest używane najczęściej jako słowo, które określa sposób posługiwania się ubraniem. Mój własny, tak jakby to, co jest ładne, albo to, jak ja zestawiam rzeczy ze sobą, to nie jest branża mody, tak, to nie są trendy, to nie jest przemysł. Tak? To jest pewien sposób myślenia o codzienności z ubraniami i to, jak je wybieramy. To jest ta moda. Tak rozumiem to słowo i tak ono jest chyba używane przez większość osób, które tutaj cytuję w książce. Natomiast w kontekście obozów, bo ja się długo przymierzałam do tego, czy kontynuować moje badania na tym poziomie właśnie doświadczenia obozowego, czy się nie zatrzymać już w gettach, które dawały jakiś pozór budowania jednak takiego bytu jeszcze, no nie powiedziałabym normalnego, no ale dawały nadzieję na to, że to codzienność jakoś można zszywać dosłownie i metaforycznie. Natomiast obóz koncentracyjny wydawał mi się jakby takim rodzajem horroru, do którego być może jakby ta opowieść nie ma wstępu. I zastanawiałam się, jak to zweryfikować, bo jako naukowiec musiałam zweryfikować. Moja lęk albo nadzieja to nie był wystarczający materiał, żeby zaczynać. I najpierw słowo, czy najpierw obraz? Właśnie dochodzę do odpowiedzi na twoje pytanie, wyobraź sobie, udało mi się. I to akurat ta odpowiedź do mnie przyszła w Muzeum Auschwitz-Birkenau w archiwum.
w które to wyszukiwarkę razem z kierownikiem tego archiwum wpisaliśmy słowo. Słowo moda, tak? Odważyliśmy się wpisać słowo, tak? I nie spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, że jakieś rezultaty takie konstruktywne się pojawią, ale jednak pojawił się rezultat od razu, bo najbardziej w wyszukiwarce działa wyszukiwanie po tytułach, tak? I tak, co jest najbardziej na wierzchu, to się pierwsze pojawia, więc jako pierwsze pojawiła się praca naukowa i wspomnieniowa jednocześnie Marii Jezierskiej, politycznej więźniarki, która przeżyła Brzezinkę i napisała książkę, właściwie no tak w swoim zamiarze książkę, bo ona nigdy nie została wydana, na konkurs muzeum, bo to były takie zwyczaje, tak gromadzono wspomnienia, zresztą to nie tylko w tym muzeum, był taki zwyczaj, i napisała pracę pod tytułem Moda w Auschwitz. Moda Made in Auschwitz, też o tej pracy się mówi, taki ironiczny podtytuł. I tam opisywała całe swoje doświadczenie jako więźniarki i swoich koleżanek w lagrze na Brzezince poprzez strój. I zresztą, tak jak Anna Pawłuczyńska w Wartości a Przemoc, pisała nie tylko o sobie, ale też starała się zrobić taką pracę paranaukową, taką monografię, opowiedzieć też o innych obozach, pokazać, że to jest nie tylko jej doświadczenie osobiste, ale że to doświadczenie osobiste było dla niej punktem wyjścia jako do badania. I wtedy zorientowałam się, że ona właśnie pokazuje pewien przekrój materiału. Ona się nie boi użycia tych słów, określeń i opowiadania o ubraniach w kontekście obozu, bo ona sama wie, że to było dla niej ważne i niewymazywalne. Chociaż ciekawe to jest, że we wstępie mówi, że to się wydaje taki z pozoru błahy temat, nieodpowiedni, ale zaraz podkreśla, że to oprócz głodu, tak, i oprócz zimna, strój miał ogromne znaczenie dla tego obozowego bytu i przechodzi właśnie przez różne jego znaczenia, tak jak ja się staram w książce również to zrobić. Jego znaczenie jako fizycznej ochrony bądź braku, znaczenie jako jakiego obiektu symbolicznego, znaczenie w takiej, powiedziałabym, obozowej hierarchii, czyli takiego informacyjnego, znaczenie jako przekaźnika emocji, bo właśnie to ubranie w obozie ma wiele, wiele swoich aspektów. I jesteśmy ludźmi ubranymi i jako tak wobec siebie się pozycjonujemy. Nawet nagość jest pewnego rodzaju pozbawieniem ubrania. Ja piszę też o higienie, o dbaniu o ciało, no w ogóle właśnie o tym zewnętrzu i w jaki sposób ono wpływa na wnętrze. I tak jak Maria Jezierska, bo ona mi dała odwagę, żeby właśnie szukać opowieści o całościowym doświadczeniu obozowym, to znaczy nie pomijać żadnej grupy, która się w obozie znajdowała, żeby pisać o tym doświadczeniu z muzułmanienia na Majdanku, doświadczeniu gameli, tak? Ale też że obozowej, także że doświadczenie obozu jest rozpięte pomiędzy tym przysłowiowym pasiakiem a mundurem. No ale najpierw, tak jak zresztą wspomniałaś, trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest pasiak, o czym wszyscy wydaje się wiedzą, prawda? Symbol, tak, tak, bo pasiak jest wszędzie. Jest widywany wszędzie, wszędzie w tym sensie, mówię, że nie wszędzie w naszej codzienności, ale w kontekście opowieści o zagładzie. Pasiak jest taki... Ja teraz chcę przeskoczyć. Jak myślę pawiak i mam na myśli pasiak, przepraszam, i zamykam oczy i widzę pasiak, to widzę strój szaro-białe pasy, no czasami szaro-granatowe. Tak. Ale zaraz też widzę wykorzystywanie tego stroju, tego ubioru w dzisiejszych realiach. Ja już pomijam to, że pewne marki tworzą wręcz, sprzedają odzież pasiaki, dokładnie, manifestacje, ale też dzieci przebrane na balach karnawałowych w pasiak, żeby właśnie udawać więźnia obozu koncentracyjnego. Tak, to jest bardzo w ogóle interesujące i ja się starałam, dlatego ta książka jest podzielona trochę na taką część historyczną tam i wtedy i część związaną z pamięcią i to, w jaki sposób potem te ubrania istniały właśnie jako różnorakie rekwizyty, jako kostiumy. Co z nimi ta nasza pamięć zrobiła, jak je przemieliła, jak ich nie zrozumiała albo te znaczenia chciała zawłaszczyć. I to jest właśnie dla mnie bardzo interesujące, że chociaż właśnie nie rozumiemy do końca, jakie były pasiaki, jakie one miały znaczenie, czym była ta tkanina, jakie były elementy stroju, to jednak bardzo wyraziście te paski nam się wbiły w pamięć i do tego stopnia, że, no, że właśnie te wszystkie próby zawłaszczenia wzoru pasiakowego przez różne marki modowe, jest taki słynny przypadek marki słynnej od Couture Comme des Garçons, której cała kolekcja została spalona, fizycznie spalona i wszelka dokumentacja również, ponieważ właśnie kojarzyła się bardzo mocno z doświadczeniem zagłady.
ale są różne prowokacje artystyczne, które wykorzystują wzory pasków, ale są takie... Nawet w szkołach, kiedy udaje się gazowanie i śmierć, prawda? No niestety ten pasek właśnie stał się takim, ja to trochę nazywam taką pokrywką do słoika z pamięcią, to znaczy, że jak chcemy pokazać, że to jest zagłada, o mówimy o cierpieniu, to ten pasiak, używamy tego pasiaka. A skąd się w ogóle pasiak wziął, Karolino, jako symbol właśnie? No i właśnie i tutaj dochodzimy do tego, że te takie paski, których znaczenia wydaje się, jakby nie musimy nawet rozważać, mają szalenie długi ogon historyczny, bo paski jako wzór naznaczający, najczęściej właśnie negatywnie naznaczający, mają swój początek już w średniowieczu, kiedy grupy, które chciano oznaczyć jako jakieś mniejszościowe albo zdaniem tej większości oceniającej w jakiś sposób może zagrażające dobru społecznemu, były naznaczane właśnie wyrazistymi paskami. One były poziome w średniowieczu, takie jakby sieczące mieczem, natomiast potem wraz z nowoczesnością więzienia, rodzinami więzienia, te paski były, stały się trochę właśnie jak kraty i miały porządkować, prostować kręgosłup, wychowywać. I były te paski w różnych kolorach, były czarno-białe, były kolorowe w średniowieczu, potem te kolory traciły, a te paski granatowo-szare albo właśnie szaro-białe, które się pojawiły w obozach, to jest w ogóle bardzo ciekawe, jakby takie połączenie tych pasków właśnie, które miały wychowywać, z tymi paskami, które się rodziły wraz z nowoczesnością i higieną z kolei i pojawiały się na bieliźnie i na bieliźnie pościelowej na przykład również i miały się z kolei opiekować właśnie tymi sferami narażonymi na brud, tak, i delikatnymi, więc te paski obozowe są takim przedziwnym połączeniem tych dwóch pasków, z tym, że miały chronić nie więźniów, którzy je nosili, tylko właśnie oprawców przed tym więźniarskim brudem, więc jest pewien paradoks w tych paskach zawarty. A jeszcze ci przerwę na sekundkę, piżamy, paski w szpitalach. Tak, ja pamiętam taką relację, kiedy jeden z panów mówił, że trafił po okupacji do szpitala, i nie był w stanie spać w piżamie paski i dopiero kiedy zmieniono mu na piżamę kwiaty, był w stanie spać, wypoczywać. Ale też przypominają się zaraz relacje, w których było napisane, pierwsi więźniowie otrzymywali pasiaste piżamki po więźniach żydowskich ze szpitala żydowskiego. Tak jest. Najpierw było to traktowane w obozie jednak jak piżamka. Tak, bo to się właśnie kojarzyło z tą niewinną zupełnie piżamką i zresztą tak jak powiedziałaś o tych doświadczeniach szpitalnych, to ja też chyba o tym piszę, albo już mi się to nie zmieściło. W każdym razie w bibliografii na pewno jest książka, która dotyczy takiego świadectwa pielęgniarki, która pracowała w szpitalu w obozie dla przemieszczonych w Bergen-Belsen, czyli byłym obozie Bergen-Belsen, na miejscu obozu zagłady. I tam więźniowie mówią, że oni nie są, że dziwi się ta pielęgniarka, dlaczego więźniowie i więźniarki nie chcą w stanie nosić tych piżamek właśnie szpitalnych. Strasznie im one przeszkadzają i chcą koniecznie, żeby je zamienić na jakiś inny materiał i piszą petycję w tej sprawie. Tak? Więc rzeczywiście to było takie doświadczenie na tyle silne, że nie chciano się potem z tym wzorem stykać zupełnie, ale też są świadectwa powojenne, takiego właśnie jakiegoś egzorcyzmowania pasiaka albo normalizacji. Maria Dąbrowska pisze w swoich dziennikach, że się pojawiały właśnie takie osoby w tramwajach czy w pociągach właśnie w takich piżamach, tak, czy w takich pasiastych marynarach dziwnych. No i też był ten zwyczaj, który ja w książce opisuję, bardzo moim zdaniem taki piękny w swojej rytualności, żeby te pasiaki założyć jako symbol zwycięstwa, jako symbol chwały, a nie straty godności i fotografować się w nich u fotografa, jako taki właśnie zdjęcie, świadectwo tego, że tu jestem, przetrwałem, jakby zwyciężyłem ten strój w pewnym sensie. Mogę go nosić jak chcę, na własnych warunkach. Mieliśmy to na przykład w cmentarzysku Europy, gdzie na białą koszulę wyprasowaną stoi więzień za plecami, były więzień za plecami, ma krematorium i oto właśnie opowiada na wierzchu pasiak, jak o czasie, kiedy był w obozie. Ale też przecież te wszystkie spotkania zbowidowe, te wszystkie uroczystości, które są po dziś dzień.
Tak jest, absolutnie. Gdzie chociaż ten pasiak występuje, najpierw występował jako strój, a teraz już tylko jako chusta, prawda? Tak, stał się coraz bardziej ten symboliczność z niego jest wydobywana. Tak, coraz mniej potrzebujemy całego stroju, żeby wiedzieć, o co w tym chodzi, w tym zabiegu, a coraz bardziej to może być właśnie tylko taki symbol. Ale wychodzimy rzeczywiście z tego użycia, mogłybyśmy powiedzieć, teatralnego, tak, pasiaka, który staje się taką flagą, sztandarem tego zwycięstwa zaraz po wojnie. I to było do tego stopnia popularne, że u fotografów wisiały takie dyżurne pasiaki. To nawet nie musiał być pasiak właściwy tej osoby, która przetrwała, to miał być pasiak po prostu, bo to były nasze wszystkie wspólne pasiaki. A zresztą jakby ta popularność pasiaka jako symbolu zaczyna się od Majdanka właśnie, bo z tego co pamiętam, to w 1944 roku w listopadzie jest wystawa na zamku w Lublinie radzieckiego malarza Tołkaczewa i tam się właśnie pojawia ten pasiak i z takim zresztą bardzo dużym trójkątem na piersi, chyba politycznym, prawda, czerwonym. No i ten pasiak jako symbol się wtedy już zaczyna rozpowszechniać i zresztą wystawy nam w byłym obozie na Majdanku i w sądzie specjalnym w Lublinie, to w pierwszym, tak jak w muzeum na Majdanku nowo utworzonym, to są pierwsze wystawy, które w ogóle pokazują tę pamięć poobozową i tam te pasiaki występują zresztą w takich niesamowitych odsłonach, one nam się dzisiaj mogą wydawać zabawne nawet, prawda? Przerażające, jeśli myślisz o figurach woskowych. Tak, figurach woskowych, tak, bo tam są takie figury woskowe ubrane właśnie w stroje pasiakowe z takimi przerażającymi, jak z horroru, twarzami, ale to zresztą był taki zamiar, tak, one miały być budzić grozę. Zresztą największą grozę we mnie budzi właśnie taki zestaw właśnie stroju z Sądu Specjalnego w Lublinie 1945 roku, gdzie jest takie dziecko, jakby dziecko z takiej w cywilnym stroju, ma rączkę i nie ma główki. Jest takie no bardzo mocne zabiegi wizualne, które by dzisiaj były uznane za zbyt mocne, tak? Bo my dzisiaj idziemy w stronę innego przedstawiania. Ale zwróć uwagę, że kiedy więźniowie piszą o innych więźniach albo wspominają innych więźniów, to jest zawsze taki etap w tym pobycie w obozie, kiedy najczęściej pierwszy, kiedy piszą, to nie byli ludzie, to były cienie, to były pasiaki, to były szkielety, one się poruszają, to płynie bardzo tak płynnie, powoli, bo one już, to są ludzie na wykończeniu, to są właśnie pasiaki. Tak, tak, to zresztą, właśnie, bo to jest a propos tego słowa pasiak i w ogóle pasków, także pasiak jest wieloznaczny, bo to jest i wzór, i właśnie element stroju, i cały strój, i właśnie człowiek, także to się zrównuje jedno z drugim, że się nie widzi tak tej jednostki też za tym, tylko właśnie takie przesuwające się stroje, jednakowych twarzy, że te ciała prawie już są takimi wieszakami tylko na te stroje, tak, i że wręcz duchami są, te ubrania są jak duchy. I bardzo mocno ten los więźnia jest z tym pasiakiem zrównany, tak, że to się bardzo szybko właśnie metaforyzuje, a zresztą chyba właśnie jest to, nie wiem, czy to jest ogólnie znana ta taka trawestacja maszerują strzelcy z Majdanka, tak, że o pasiakach. Wyniosła postawa, choć brzydki ich strój, na nogach ciężkie czy brudne chodaki, nigdy tego nie pamiętam. Właśnie to idą pasiaki, pasiaki, pasiaki. Tak, hymn Majdanka, tak, więc... Tak. Więc to jest bardzo, bardzo jakby już przy samych więźniów jest to jakby ten skrót zastosowany, tak, że oni są tymi pasiakami, ich los jest zrównany z tymi szmatami, tak, że oni się bardzo, jakby, że ten strój jest ich bardzo, bardzo codzienny, taki bardzo dojmujący, związany z ich losem. Chociaż z kolei Danuta Brzosko-Mędryk w swoich wspomnieniach mówi, że ona się cieszyła z tego pasiaka, tak, że ten pasiak był dla niej znakiem jednak jakiejś takiej podnoszącej na duchu unifikacji, bo taki był trochę żołnierski. Że coś było w tym uniformie takiego no właśnie wspólnotowego, tak, i jakiegoś jednoczącego, bo miała porównanie ze strojami, o których się w ogóle nie pamięta w takiej szerokiej pamięci, czyli cywilnymi strojami funkcjonującymi w obozach, znaczonymi tylko w jakiś sposób, które najczęściej zupełnie nie miały właśnie żadnego jednolitego konceptu, tak jak pasiak, a były zbierane z ubrań pożydowskich, najczęściej tak się niestety określało, tak, z ubrań należących do więźniów Żydów, po prostu takich szmat, których już Rzesza nie chciała, były dobierane więźniom i więźniarkom na zasadzie kaprysu, tak, najczęściej kaprysu osoby, która te ubrania przydzielała i zresztą to chyba też albo chyba Zofia Pawłowska chyba pisze o tym, że była taka modystka,
jak ona to ironicznie nazywa, na Majdanku, strażniczka, auzyjerka, która bardzo lubiła się bawić w stylistkę i przydzielała kobietom to, co jej się wydawało, że pasuje, żeby je nauczyć wreszcie ładnie wyglądać, jak ona to określała, żeby one były modne. No i właśnie przydzielała im stroje, które nie pasowały do siebie zupełnie i były też no, niebezpieczne, jakby niewygodne obozowo, w tym sensie były za duże, przewiewne, z jakichś tkanin luksusowych, które tutaj właśnie były przeciwieństwem luksusu, były udręką. Halina Birenbaum, ja nie wiem, pamiętasz Halinę tak. Birenbaum, koronkową tak. suknię, wielki kapelusz. Dokładnie. A ta nasza kochana, wspominana pani Danusia Brzosko-Mędryk, ona jako pierwszą odzież dostaje za dużą bluzkę, za dużą spódnicę, różne pończochy i właśnie zielony kapelusik. Ona go nakłada i zaczyna śpiewać piosenkę Zielony kapelusik z czerwonym piórkiem. Tak. Nie wiem, czy ty wiesz, że ona się w ten sposób podpisywała potem w grypsach wysyłanych z muzeum, więc już ten strój był w tym momencie dla niej ważny i ja bym nie chciała powiedzieć, że on ją oznaczał, bo masz rację, ona tęskniła za pasiakiem. Pasiak się nie wyróżniał, z pasiaka się nie śmiało, pasiak to była powaga, pasiak to była ranga. Ale kiedy tak myślę o tej naszej rozmowie, rozmawiamy o kobietach, czy wołujemy kobiety, czy to będą w takim razie, w twojej książce są herstorie, czy historie? Jak to jest? W mojej książce są herstorie i historie. Oczywiście jest tak, nie będę zaprzeczać, że tych historii mężczyzn było mniej, ale to nie ze względu na to, że ubranie nie miało znaczenia w doświadczeniu obozowym, albo miało mniejsze, tylko dlatego, że kobiety są akulturowane tak, do mówienia o ubraniach. Po prostu dziewczynka mówi i interesuje się swoim wyglądem oraz strojem, kobieta również. I w związku z tym to nie może nie być ważna część doświadczenia obozowego. Dla mężczyzn również ona jest istotna. Piszą o tym ubraniu nieco inaczej. Bardziej je wiążą z godnością właśnie, z pozycją społeczną, z jakąś rangą, z pewnego rodzaju właśnie biograficznością. Kobiety częściej z pięknem. Chociaż u mężczyzn również się przewija fakt, że elegancja, tak, elegancja obozowa, tęsknota za elegancją obozową jako ten przejaw, powiedziałabym, największej szansy na przetrwanie też w grupach, które właśnie już mają za sobą pewien obozowy staż, to się szczególnie w Auschwitz pojawia, natomiast w innych obozach również ten taki specyficzny, makabryczny, czasem dandyzm obozowy, to jest to, o czym mężczyźni piszą, szczególnie w kontekście Treblinki. To są bardzo przejmujące wspomnienia osób, które pracowały w komandzie porządkującym tam ubrania i właściwie to komando było jedynym komandem, któremu pozwolano żyć, bo to był obóz śmierci, a nie tak pracy również. Tam nikt nie miał prawa przeżyć. I tam te ubrania oni nosili jako swego rodzaju odreagowanie tej makabrycznej pracy, którą musieli wykonywać, więc stroili się rzeczywiście, stroili się tak powiedziałabym na pochybel swoim oprawcom i żeby jakoś przedziwnie celebrować życie i piszą o sobie jako o takich manekinach. Ja mnie to bardzo jakoś poruszyło, ponieważ mam wrażenie, że to jest taki rodzaj z muzułmanii rebur, że nie trzeba głodować i jakby być wycieńczonym fizycznie, że może to psychicznie się też tak umęczyć, mimo że na sobie mam tak jedwabną koszulę osoby z mojego plemienia, którą właśnie ktoś pali obok mnie. Tak więc jakby są przeróżne funkcje tych obozowych wspomnień. Kobiety częściej rzeczywiście mówią o ubraniach w kontekście tęsknoty za tym swoim wizerunkiem przeszłym i na tym, żeby on wrócił i chcą siebie pamiętać, swoją twarz, swoje włosy, siebie z przeszłości. Często rysują te ubrania i rysują swoje portrety. W archiwaliach, w zbiorach na Majdanku znalazłam takie właśnie rysunki sukienek na takich drobnych kawałkach papieru skądś zdobytych. Nie wiem, jakieś projekty albo wspomnienia o tych balowych sukniach, bo to są zawsze bardzo eleganckie, piękne stroje. Są bardzo poruszające to akurat w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jest taki zbiór pamiątek po Zofii Bator, Zofii Stępień-Bator, która była portrecistką więźniarek nieoficjalną i one zawsze ją prosiły, żeby ona je rysowała z takimi wielkimi włosami, z kokardami, w makijażach, w wielkich sukniach. One za tym bardzo tęskniły. Potem zresztą się pojawia we wspomnieniach
Marii Ojrzyńskiej, która się z nią przyjaźniła, taka konstatacja, że ona już po wojnie, to ona nie chciała mieć wcale długich włosów, zawsze chodziła w krótkich, w koszulach i w jeansach potem, to był jej ulubiony strój, ale rzeczywiście pamiętała, że ta kobiecość, właśnie, że za kobiecością bardzo stęskniły, taką wręcz stereotypową i o niej marzyły. I też posługiwały się tym językiem częściej niż mężczyźni, żeby opisać obozowe doświadczenie nawet tak satyrycznie. No i oczywiście tutaj nie mogę nie wspomnieć o Radiu Majdanek, prawda, który jest niesamowitym świadectwem właśnie takiego, powiedziałabym, kobiecej zdolności do panowania nad materią, takiej ciekawe, bo to Radio Majdanek stosowało satyrę taką właśnie dotyczącą codzienności i materii również i miało swoją specjalną audycję o modzie podwieczorek z mikrofonem, bez podwieczorka i bez mikrofonu. Oczywiście nie muszę wyjaśnić, że to radio, to nie był żaden radiowęzeł, tak, to było radio mówione, to był taki teatr mówiony w baraku, no i tam niesamowicie obśmiewały to, co musiały mieć na sobie w obozie. To jest fryzura a la Katarzynka. Szyk to jest jedna pończocha w innym kolorze, druga w innym. Szczytem marzeń jest pasiak, bo powszechnie nosi się dokładnie niedopasowane, za długie, za krótkie. Dokładnie. Kobiety chętniej mówią i częściej o tej modzie, w cudzysłowie, o ubiorze. I częściej, aczkolwiek no ja też do tej książki rozmawiałam z mężczyznami, bo też ta książka poza świadectwami, które znalazłam w archiwach, zawiera rozmowy z osobami, które jeszcze mają ochotę, siłę i robią zaszczyt nam, że opowiadają o swoich doświadczeniach obozowych. I tam na przykład rozmawiałam z panem Leonem Weintraubem, który opowiadał mi, właściwie to robiliśmy sobie taki rodzaj sesji, może nie terapeutycznej, ale pewnego rodzaju takiego grzebania w pamięci, ponieważ najpierw pan Leon powiedział, że on w ogóle nie pamięta stroju i nic od niego nie uzyskam tutaj ciekawego, żadnej opowieści. Potem się okazało, że on bardzo dobrze pamięta cały ten proces właśnie pozbawiania ubrań i tego, jak zakończył się on jego jakby zmuzułmanieniem w pewnym sensie, to odebranie tożsamości było dla niego tak silnym przeżyciem. Nie pamięta obozowych swoich doświadczeń, on był w wielu obozach, ale ma takie stop klatki. Natomiast doszliśmy do tego, on sam doszedł rozmawiając ze mną, że on po wojnie nigdy się już nie ubrał nieelegancko, że zawsze musi mieć wszystko wyprasowane, że jak nie ma muszki, to się czuje goły, że to wszystko jest bardzo dopracowane, co on ma na sobie, że to jest taka jego zbroja i że po prostu jest tak, że to nawet tak na takim poziomie podświadomym dotarło do niego, że ubranie to jest godność. Tak? I że nie można pozwolić na taką ingerencję, tak, w moją osobistą przestrzeń. I mężczyźni często o tym mówią. Więc bardzo, bardzo często mówią o tym, że dla nich pasiak był poniżeniem takim związanym z męskością, tak, że to było właśnie jakieś szmata, że to niedopasowane, że nie można się w tym wyprostować, że nie ma tej właśnie postawy męskiej, a naprzeciwko są oprawcy w mundurach, którzy są takimi supermenami. Tak? Jak chodzić w piżamach, słuchaj, jak chodzić w piżamach. Tak, tak, oczywiście i też szukają jakby tej właśnie tej elegancji, jakiejś mocy takiej, tej godności w tych kantach, w tym właśnie dopasowywaniu tych pasiaków, bo tak samo jak kobiety starają się jakby znaleźć igłę z nitką, cokolwiek jakby co można robić za igłę, żeby coś dopasować, tak samo i mężczyźni. Każda osobista ingerencja i dla kobiety, i dla mężczyzny, i to jest we wszystkich wspomnieniach, pasiak jest zwycięstwem dla nich, jest pokazaniem tej jednostkowości, tego, że można zwyciężyć z tą unifikację i ten w pewnym sensie gest zabójczy, tak jak mi było podarowanie tych strojów obozowych, bo one wcale nie miały nikogo podnosić na duchu ani usprawniać pracy, tak, one miały powoli wykańczać, więc każdy gest w inną stronę, w inny wektor był już zwycięstwem i dowodem na to, że się da, że mogę jakąś osobistą pieczęć na moim stroju zostawić, że to jest moje, że no i też mam sprawczość, więc to było bardzo, bardzo istotne dla obu płci zdecydowanie. Moja droga, a jak zamykasz oczy i myślisz o pasiaku na Majdanku, to jest to bardziej Helena Kurtusz, czy jest to bardziej Irena Pełka? No teraz mi zadać pytanie, na które trudno mi odpowiedzieć, ponieważ Irena Pełka, no nawet nie wiem, czy teraz będzie ją widać, ona tutaj jest, wisi nad moim biurkiem cały czas. I to jest zdjęcie dla mnie bardzo ważne, może ja je w ogóle pokażę, bo ja tutaj mam takie zdjęcia i mogę to pokazać Państwu. Pokażę. A nie tak tylko, że nad moim biurkiem wisi. Już Państwu pokazuję, już do tego zmierzam. O, jest tutaj i zaraz zrobię pokaz slajdów.
pokaz slajdów. Chciałabym na całą stronę. Otwórz od bieżącego slajdu. O, dobrze. Teraz Państwo widzą to zdjęcie z archiwum Muzeum na Majdanku. Jest zresztą razem z podpisem, więc mogą Państwo zobaczyć i Irenę Sańko-Pełka w całej okazałości. To zdjęcie jest wyjątkowe. Wyjątkowe absolutnie. Zdjęcie z komanda Felin, które było takim komandem zewnętrznym i można było za opłaceniem blokowej tam mieć taki chwilę, taki moment dla siebie, bo tak trochę pisze we wspomnieniach o tym momencie uwiecznionym na zdjęciu Irena Sańko-Pełka przez swoją koleżankę, tak, łączniczkę. I jest ona... No, kompletnie się nie kojarzy z obozem, tak? Jest tak w poprzek w ogóle tej naszej pamięci. Jest liryczne, jest poetyckie. Właśnie ten pasiak jest zebrany w pasie, tutaj jakimś paskiem, więc jest dopasowany, także wygląda taka sukienka właściwie. Jest ten warkocz. No, jest ta pozycja pełna jakiegoś zamyślenia, ta twarz jest piękna. No i naprawdę to zdjęcie jest dla mnie jakby szalenie istotne, bo jest tam właśnie i ta kobiecość, i to radzenie sobie, tak, to odzyskiwanie życia na różne sposoby, które widać na stroju. I są te włosy, tak, to też jest bardzo ważny odcinek przecież pamiętania i opowieści o obozie, tracenie włosów, zachowywanie włosów, odzyskiwanie włosów, te warkocze, braki warkoczy, te kręcone grzywki pod chustkami, więc bardzo jest to ważne dla mnie zdjęcie jakby i odkrycie, szczególnie, że to jest zdjęcie, tak, a nie relacja. Tam i wtedy, to jest skarb, takich zdjęć praktycznie nie ma. Większość zdjęć, które mamy z obozów, są to zdjęcia propagandowe, niemieckie. Jest taki specjalny zbiór zdjęć z rampy w Auschwitz-Birkenau Lili Jakob od imienia i nazwiska więźniarki, byłej więźniarki, która znalazła w byłym obozie Dora Mittelbau, ten album ze zdjęciami propagandowymi, ale takich zdjęć tam i wtedy, wykonanych jeszcze na dodatek, prywatnie, tak, jakby jakimś cudem po prostu na poziomie ofiar, że się tak wyrażę, no to w ogóle jest skarb nad skarby. To w ogóle jest jedyne zdjęcie, jakie my mamy w muzeum właśnie kobiety w pasiaku, ale jeszcze takie coś, co budzi zdziwienie. Jeśli myślimy o obozie w Brzezińce, Auschwitz, pamiętamy tłum kobiet w pasiakach z ogonymi włosami, tak, prawda? My tu mamy warkocz, to świadczy o tym, że kobietom na Majdanku tych włosów nie obcinano, jeśli nie było podejrzenia, że mają infekty, że tak powiem. Tak, to jest bardzo ważna informacja, bo rzeczywiście tak jak mamy ujednoliconą tą pamięć o pasiakach, to tak samo pamięć związaną z jakby właśnie pozbawianiem włosów też mamy jakoś ujednoliconą, a to nie było proste właśnie, to nie ma żadnej sztancy, którą można mierzyć wszystkie obozy i też zresztą okresy trwania obozów, to też jest jeszcze inna sytuacja, grupy, tak, wcielane do obozów, które mogły zachować włosy, a te, które absolutnie nie mogły, to też się bardzo różnicuje, a nawet jak już wspomniałaś o obozie Auschwitz-Birkenau, to może ja pójdę w inną stronę, tylko pokażę, że to też nie jest takie proste, bo o właśnie, to zdjęcie chciałam. Tutaj mamy to właśnie zdjęcie z tego albumu propagandowego, ale widać już na nim, że chociaż wiele więźniarek ma ogolone głowy, to jest 44 rok, transporty węgierskie, to jednak nie wszystkie, tak, i każda też w pewnym sensie inaczej i widać też tutaj te stroje, zupełnie inne, tak, tutaj pojawiają się nawet pasiaki, to już w większości jest odzież cywilna, sukienki kwiatowe, można się domyślić, tak, bo to są jakieś wzorki, niektóre mają fartuchy, niektóre mają jakieś już sznureczki, różnego rodzaju buty, tak więc nie ma tego już wzorca, jest to radzenie sobie, jak to było na Majdanku powiedziane na wystawie chyba z lat 50., gdzie były cywilne ubrania takie rozpięte w gablocie i to było chyba, jak to było sformułowane, brak wystarczającej ilości strojów, niewystarczająca ilość strojów, jakby taki rodzaj jakby stwierdzenia, że i to jest dla mnie bardzo ciekawe w tej wystawie, bo to się nie pojawia często po wojnie, że uwzględniano to, że tych pasiaków nie wystarczało i trzeba było tę cywilną odzież czy
jakoś organizować, albo że w ogóle ona była wyjściowo i potem dopiero pasiaki się wydarzyły. Brak wystarczającej odzieży, o, to się tak nazywało, już sobie przypomniałam. No tutaj Kanada, może wrócę do tej Ireny Senkopełki, bo ona chyba jest takim dobrym tłem dla naszych rozmów. O, niech sobie będzie, więc ale tak, ale ważny jest dla mnie również pasiak Heleny Kurcjuszowej, bardzo. I w ogóle ta wystawa, która się w Muzeum na Majdanku znajduje, jest bardzo istotna i jeśli Państwo jeszcze nie byli, nie odwiedzili, nie widzieli, to bardzo zachęcam, jak się tylko obostrzenia tutaj trochę złagodzą się, to bardzo zachęcam, ponieważ jest to moim zdaniem wystawa, która w tym momencie to, w jaki sposób zmienia się ta pamięć o zagładzie, w jaki sposób zmienia się pamięć o doświadczeniach męskich, kobiecych, indywidualnych losach, o rzeczach jako świadkach zagłady, jak się zmienia, to wszystko na tej wystawie widać i właśnie są też te indywidualne opowieści, każdą zresztą można sobie zabrać do domu, tak to jest wymyślone, na małych karteczkach. I ten pasiak, ten kobiecy los jest w centrum, dosłownie, pamiętam dobrze, na środku sali, co też jest moim zdaniem szalenie emblematyczne. No ale pamiętaj też, że oprócz pasiaka mamy białą chusteczkę, na której są wyszyte inicjały Heleny Kurcjusz, mamy jej buty. To też jest taki ewenement, że ktoś przekazuje muzeum takie rzeczy. To jest prawda, to jest ewenement i też ewenementem jest to, o czym właśnie wspomniałaś, bardzo Ci dziękuję za to, że to jest jakby w pewnym sensie całość osoby, tak, że to nie jest jakiś pasiak, mógłby to być pasiak jakby innej Marii czy Zofii, tak, że to jest właśnie jej pasiak od góry do dołu, tak, od tej chusteczki z wyhaftowanymi inicjałami aż po jej buty, także to widać właśnie, że z tego zbioru masowego przesuwamy się do indywidualnych losów, wydobywamy te rzeczy z tego właśnie, co kiedyś było nazywane tym zbiorem masowym, tak były traktowane ubrania i się nie zajmowano ich różnicowaniem, a że teraz właśnie odzyskujemy je, że pokazujemy, że one właśnie też mają poruszającą opowieść w sobie, a nie tylko możemy czuć grozę tej masowości, co oczywiście też jest bardzo jakby interesujące, że jakby te losy tej masy rzeczy, która została po więźniach, ubrań po obozach, butów i to, w jaki sposób one funkcjonowały w dyskursie muzealniczym i na tym to, w ogóle o tym to można by napisać osobną książkę bardzo dokładną. O samym Majdanku zresztą jest bardzo dobra książka, która jest kroniką wszystkich wydarzeń wystawienniczych i tych zabiegów wokół muzealiów powojennych. No taka naukowa bardziej, tak? Ale widać właśnie, w jaki sposób starano się radzić sobie z tym zbiorem odzieży i butów i jak w tym jakby eksperymentowano w pewnym sensie do pewnego momentu, bo nie było wiadomo, jak konserwować w ogóle te zbiory. Ja też mam w swojej książce głosy konserwatorek właściwie tylko, które mówią, konserwatorek tkanin i obiektów martyrologicznych, które mówią o tym, że to jest szalenie trudna praca, która zajmuje lata, która właśnie jest, nie ma na nią żadnej instrukcji, bo te ubrań i butów się nie konserwują tak, jak się zwykle konserwuje, czyli żeby doprowadzić do jakiegoś takiego stanu sprzed, pokazać przedmiot. Nie, one są takimi kapsułami czasu, które mają to doświadczenie obozowe zatrzymać i ma być ono jak najlepiej wyeksponowane przy jednocześnie jakby zachowaniu właściwości tego przedmiotu. I to, co się teraz, poprawnie, jeśli się mylę, w Muzeum na Majdanku odbywa, czyli to mozolne odzyskiwanie kolejnych butów, tak, pojedynczych, no to jest tytaniczna, niesamowita praca, bo każdy but teraz będzie osobno zakonserwowany, będzie miał swoje miejsce, swoją karteczkę i wszystko, a tych butów jest ogrom. Na samej wystawie jest chyba 50 tysięcy, tak mi się wydaje, może nawet więcej. A te buty wszystkie zostały zachowane tylko i wyłącznie dzięki temu, że je zakonserwowano tak, jak umiano w latach 60., prawda? Dobrze pamiętam? To znaczy tranem, tak, jakimś olejem żywicznym i jeszcze jakimś tłuszczem, po prostu je tak, żeby się skóra nie rozpadała, je tak oblano, no i one się zachowały rzeczywiście, natomiast wszystkie się stały taką jednolitą brązową masą. No i teraz niektóre piękne, małe, tak, czerwone mamy w magazynie, często pokazujemy. A ja jeszcze muszę powiedzieć dwa słowa. Jeśli chodzi o Majdanek i o Lublin, to tam był sztab akcji Reinhardt, to znaczy, że tam właśnie przywożono i magazyny, tam właśnie przywożono odzież pozamordowanych. I teraz Karolina, jak tak myślę, to mamy odzież, która się zachowała, odzież tą cywilną właśnie. Opowiadasz o relacjach, które były złożone, a co z tymi z obozów zagłady, kiedy wiemy, że przybył transport, zamordowano ludzi i zostaje po nich... Po nich tak.
wiele odzieży, bo nie chcę powiedzieć ani góra butów, ani sterta odzieży. Jak? O tym będziemy rozmawiać? Może chcesz? Bo to jest bardzo interesująca rzecz. Myślę, że dla osób, które są z Lublina albo droga jest im właśnie, drogie są im skarby muzeum na Majdanku. To bardzo polecam. Również taki zbiór, który dla mnie no, był niesamowitym odkryciem. Niesamowitym i zresztą chciałabym Tobie, Marta, jeszcze raz podziękować za to, że go dla mnie odnalazłaś. Bo są te ubrania, które zostają po więźniach i które zostają w ogóle po tym, jak już obozy zostają wyzwolone. Bo to się tak wydaje, prawda, że był obóz, jest muzeum. A co w międzyczasie się wydarzało? W międzyczasie wydarzało się życie, w międzyczasie wydarzało się mnóstwo instytucjonalnych decyzji bardzo ważnych. I te rzeczy obozowe jakby gdzieś się musiały podziać. I to był taki zasób, który był traktowany jako zdobyczny po prostu, jako rodzaj jakiegoś takiego wojennego zasobu, który należy wykorzystać. A też było tak, że nie tak jak dzisiaj, do tych ubrań w szczególności nie miano wielkiego nabożeństwa. To były po prostu rzeczy tak zwane przydasie, które można było wykorzystać, żeby się nie zmarnowały zwyczajnie. I nie miało to związku z żadnym bezczeszczeniem, tak, z brakiem szacunku dla losu więźniów. Wystarczy powiedzieć, że osoby, które pracowały przy porządkowaniu wyzwalanych obozów, często nosiły obozowe ubrania, bo po prostu nie miały co na siebie włożyć. Więc po prostu trzeba było z tego zasobu korzystać, bo ludzie byli ubodzy, nie mieli żadnego dobytku często, było im zimno, pracowali ponad siły, starali się wrócić jakoś do życia i każdy taki strój, który już nie miał właściciela, po prostu pozostał, był na wagę złota. I rzeczywiście w wyzwalanym obozie na Majdanku, poza butami, które były szybko, zaczęły być porządkowane i umieszczane w baraku przez pracujących w pocie czoła ochotników, zostały też stroje, jakieś akcesoria i tak dalej, no i bano się, że one będą po prostu rozkradzione, więc szybko się starano ten problem jakoś rozwiązać i jakoś uporządkować ten zasób, a jak było wiadomo, że ten zasób istnieje, to właśnie ci wszyscy ludzie, którzy nie mieli jak żyć i za co żyć, zaczęli do komisji, która ten zasób porządkowała, pisać podania o właśnie przydział tych majdankowych strojów. I te podania to jest niesamowite świadectwo losów wojennych przeżyć, traum, które dotknęły nie tylko jakby ludność Lublina, ale też tam się pojawiają podania osób wysiedlonych z Warszawy, żon powstańców, no po prostu wszelakie świadectwa różnorakich grup i właśnie i związków również artystów, literatów, plastyków. Nawet jeden niesamowity, bardzo przejmujący list od dziecka, który pisze do świętego Mikołaja, który w tym roku jest akurat na Majdanku. I te podania były rozpatrywane właśnie przez specjalną komisję porządkującą te rzeczy pomajdankowe na tak albo na nie. I te rzeczy były przydzielane, ale to były takie mikroprzydziały, które też naprawdę rozczulają i po prostu przejmują grozą, bo to były podania o jeden płaszcz i jedne pary rajstop. Jeden krawat, dokładnie, sweterek dla dziecka. No naprawdę pokazuje to tę wojenną grozę i ten wojenny brak. I no mnie to naprawdę jakoś zmiotło z nóg, bo mam wrażenie, że właśnie te losy zaraz powojenne są równie czasem okrutne dla osób ich doświadczających, jak ta rzeczywistość wojenna. I to zarówno dla tych powracających do życia więźniów obozowych, jak i do tych powracających do swoich domów, a raczej tego, co z nich zostało, osób, które zostały wysiedlone z terenów obozowych. Ja jeszcze tak dodam, że w naszych zbiorach, ale także w zbiorach różnych rad żydowskich na przykład, albo administracji niemieckiej są też takie podania osób, które dowiedziały się, że człowiek nie żyje, zmarł i rodziny proszą o to, żeby wydać im jego rzeczy, w tym właśnie odzież. Ale pamiętam też swego czasu zszokowało mnie pismo, w którym żona pisała do władz niemieckich z prośbą, bo oto zabrano jej męża z Zamościa i skierowano do obozu w Bełsztu, a on miał tam ze sobą garnitur. Przecież ten garnitur się jeszcze przyda, niechże go odeślą. Bełyżec.
Tak, dokładnie. Ale zaraz mi się też przypomniał w tym momencie relacja Kazika, przecież kiedy jego tato wrócił do obozu, bo zostawił tam garnitur i już został przez jeden garnitur, prawda? To prawda, także to wartość rzeczy się w ogóle bardzo zmienia, prawda? To, co było kiedyś tym skarbem, właśnie luksusowym, należało o to dbać, tak, nie tracić tego, tak było jakimś, no nie wiem, zasobem finansowym nawet. To w obozie najważniejsze był sznureczek, właśnie była nitka. Bransoletka napisane, Ewa Walewska, ja kocham cię, albo numer obozowy, albo ta obrączka z numerem obozowym. Dokładnie, albo właśnie chusteczka, tutaj pokazuję z tej pracy, o której wspomniałam Marii Jezierskiej, sposoby wiązania chustek charakterystyczne dla różnych grup i tutaj właśnie taka chustka cywilna, oczywiście ona jest tutaj poddana konserwacji, więc jest taka czysta dlatego akurat takiej odnawiającej w dawnych dekadach tak się jeszcze robiło, no ale tych chustek rzeczywiście było wiele, one najczęściej nie były z tego obozowego przedziału, chociaż też były takie szare chustki, białe chustki, to były te takie oficjalne, natomiast trafiały się też innego rodzaju. No i one tę indywidualność bardzo mocno podkreślały. Maria Jezierska mówi, że te chusteczki to były takie proporczyki walki zbrojnej, tak? Że to były takie wymierzone w oprawce niezgoda na te właśnie unifikacje i na podporządkowanie się temu, w jaki sposób oni chcieli widzieć kobiety, że to była taka walka. Ona mówi o tym, że to była ta najważniejsza obozowa moda, jej zdaniem, te chustki, jeszcze prasowane ciężarem własnego ciała w nocy. Ale to, co chciałam pokazać, a myślę, nie mam w tej prezentacji, ale to Marta pewnie opiszesz też na stronach muzeum na Majdanku jest zdjęcie tego obiektu. Chodzi mi o tę laleczkę, która też bardzo wyraziście podkreśla, jak wyglądały obozowe stroje. Laleczka w pasiaku, która była uszyta w komandzie Schneidera w podziękowaniu za jedzenie dla więźnia, który się nazywał zaraz... Giebutowicz. Tak jest, dokładnie. I ja bardzo lubię tę laleczkę też. Szarusia albo Marusia. Tak. I ona ma chusteczkę, właśnie ona ma ten pasiak, ale ma też uwaga, i to jest moim zdaniem bardzo charakterystyczne, bo to na pewno jest fantazja tych kobiet, które ją szyły. Takie piękne, czerwone kozaczki. Więc jest tam tutaj element właśnie takiej fantazji i tęsknoty za pięknem. Tutaj zresztą były też te rysuneczki, o których mówiłam. Które się właśnie, jedno to jest portret Zofii Posmysz autorstwa Zofii Stępień-Bator, a drugie to są te rysuneczki właśnie sukien z Majdanka. I ta tęsknota za pięknem się rzeczywiście przewijała w opowieściach też, właśnie to w takich przedwieczornych i takich właśnie marzeniach. Tutaj z kolei a propos tej satyry, o której mówiłam, jest taki modni żurnalek czeskiej więźniarki Niny Zierzikowej, która była w Ravensbrück i to on powstał w Ravensbrück i tam była taka moda obozowa, właśnie modele różne tutaj ona rysowała i podpisywała właśnie, że to jest model omnia mea mecum porto, czyli wszystko, co jest niepotrzebne, noszę ze sobą, taka łacińska maksyma, bo rzeczywiście w obozie było tak, że te stroje to było wszystko, co się posiadało, były bezcenne, pozostawianie czegoś groziło utratą tego, więc popularne bardzo były bojtle, to jest taki ważny, mówiłam o tych tak, sznureczkach i wszystkich malutkich jakichś przydatnych rzeczach, które mogły strój jakoś sprawić, że będzie on jakoś bardziej ocalający, no i w tym bojtlach z kolei można było pomieścić taki malutki więźniarski dobytek. Były one bardzo ważne i przymykano na nie oko. Można było je posiadać. Chyba majdany to były takie torebki, które się na Majdanku z kolei szyło i też można było je posiadać, więc to były takie różne małe ingerencje w ten obozowy byt, które no bardzo zwiększały szanse na przetrwanie znacząco. Tutaj różnego rodzaju właśnie takie chusteczki wyszywane, tak, czy drobnostki, które były wykonywane w innych obozach, to jest akurat z wystawy w Ravensbrück. To może jeszcze właśnie pokazałam, wcześniej mówiłyśmy o tych zdjęciach w pasiakach powojennych, tutaj właśnie takie zdjęcie u fotografa wykonane niemieckie. To pochodzi
zdjęcie z zasobu profesor Barbel Schmidt, z którą rozmawiałam do mojej książki, która pracuje na Uniwersytecie w Osnabrück i jako pierwsza badaczka w latach 90. uporządkowała zbiór masowy pasiaków w Auschwitz-Birkenau, w muzeum. Bo wcześniej właśnie te pasiaki w ogóle nie były, że tak powiem, rozpatrywane, porządkowane, numerowane. To był właśnie jeden zbiór, nad którym się nikt nie pochylał, do tego stopnia właśnie, że były źle podporządkowane czasem, jeśli chodzi o płeć. Barbel Schmidt zrobiła z nimi porządek, też zobaczyła, że one powinny być zakonserwowane inaczej, bo też często te ubrania były tak traktowane dekoracyjnie nawet i to chyba również Muzeum na Majdanku w PRL-u się wydarzało, że one miały pokazywać ilość więźniów, tak, być jakby dowodem na to, że to się wydarzyło, natomiast już dbanie o sam przedmiot to nie było popularne, więc wieszano ten pasiak na takich zwykłych wieszakach, tak, i jak coś wisi bardzo długo na wieszaku, takim metalowym, zwykłym, szczególnie w baraku w jakichś okolicznościach przyrody niesprzyjających, no to się po prostu niszczy. Więc dopiero w ostatnich latach starają wszyscy te pasiaki odzyskiwać, te stroje odzyskiwać, uczą się je konserwować. I zresztą to następuje. Na Muzeum na Majdanku macie w zbiorach niesamowite jakby takie artefakty i to zarówno pasiakowe, jak i odzież cywilną i dowody właśnie na ingerencję więźniów różnoraką w te stroje, żeby jakoś się ratować i jakoś dopasować. Zostałam oprowadzona bardzo dokładnie przez Martę Jabłońską, przez Kustoszkę, przez te zbiory i miałam niesamowitą jakby przywilej dotykania w rękawiczkach oczywiście tych rzeczy i oglądania ich i właśnie tych kapelusików, o których wspomniałyśmy, fantazyjnych, właśnie tych przekonać się na własne oczy, że te pasiaki są bardzo różne, że te wzory pasków są bardzo różne. Zobaczyłam też zakonserwowane czapeczki dzieci i kapelusiki, bo ten akurat zbiór został zakonserwowany na Majdanku przez jedną z moich bohaterek, Mariolę Ratajczyk i to widać rzeczywiście te różnice, więc mam nadzieję, że te konserwacje będą następować, bo te obiekty rzeczywiście mówią, tak? I trzeba się nauczyć po prostu im przyglądać i słuchać tego języka stroju, tak, który nam został i jest bardzo, bardzo wymowny. Karolina, a popatrz, ja mam tak przedmiot, książkę tak. I zdaję sobie sprawę, że są w niej litery, że są w niej słowa mówione i zdaję sobie sprawę, że tam są fotografie, tak jak tu widzimy, tak. Że są fotografie pasiaków, czy człowiek i jego słowo mówione, czy dotyk pasiaka, czy trzymanie w ręku marynarki 3-letniego dziecka, co do ciebie przemawia najmocniej, co... To zadajesz takie pytania, na które mi jest bardzo trudno odpowiadać, bo ja nie... No przecież, kochana, nie chciałabyś, żebym pytała cię o rzeczy, na które odpowiadałaś już wiele razy. No wiem, no więc ja... To jest świetne pytanie oczywiście, bo ja nie umiem tego... Nie umiem tego wartościować. No jak myślisz moda? I tą całą swoją 10-letnią podróż analizujesz, to pierwsza rzecz to jest dotyk pasiaka, czy to jest jednak spotkanie z człowiekiem? Co pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest spotkanie z człowiekiem i jego rzeczą. Chyba tak bym powiedziała, że to chyba najbardziej mnie porusza, bo to jest... Bo to nie dość, że masz historię, opowieść, fragment czyjejś pamięci, bo po pierwsze ktoś się z tobą umawia i nie gorszy się tym. Może ja zamknę ten share screen na chwilę. Jakby nie jest to dla tej osoby, na której ci tak zależy, żaden rodzaj, no nie wiem, obrazy, tak, czy czegoś, co jest dla niej nieważne, wręcz mówi ci, że dziękuję, bo to jest właśnie bardzo ciekawe, że o to pytasz i szkoda, że nikt nie pytał. Nigdy nie zapytał. Dokładnie, więc najwyższy czas i oczywiście, że pamiętam i opowiem i ja widzę, jak ta pamięć niesamowicie pracuje, że te ubrania są takim, jak się okazuje, zakotwiczeniem niesamowitym, które jak nieżyjąca już niestety Alicja Gawlikowska-Świerczyńska powiedziała, umożliwiają przeniesienie się jak taka Alicja w krainie czarów, tak, że można tam znowu być. Że to jest jakby taki rodzaj pamięci, ta pamięć o tym, co dotykało naszego ciała, który nie znika, który bardzo wyraźnie siedzi gdzieś tam na wierzchu. I że to dostaje i to już mnie bardzo porusza, że ta pamięć jest, że to było ważne, że ona jest tak na wierzchu, że nie trzeba dla mnie specjalnie się starać, że to rzeczywiście jest jakiś istotny fragment, który ja wydobyłam w ostatniej chwili, tak, że jeszcze mi się udało. Więc to mnie bardzo porusza, że dostaję taki dar. A jeszcze na dodatek, jak dostaję do tego
jakiś przedmiot, który jest przechowywany troskliwie w jakiejś szufladzie przez te osoby, z którą rozmawiam, to w ogóle jest dla mnie kolejny dowód na to, że ta osoba nie tylko pielęgnowała to, co ma w głowie na temat tego, co się wydarzyło, ale jeszcze pielęgnowała to, co jakby jej zostało z tego obozu, że chce i że wierzy, że warto było zachować jakąś rzecz. I właściwie prawie każda z osób, z którą rozmawiałam, jakąś rzecz miała tego typu. Maria Kowalska, która przeżyła Sztutkow, miała sweterek. Ewa Żylechowska, która przeżyła Ravensbrück, miała bojtel. Helga Weiss Sowa-Hoskowa, która przeżyła kilka obozów, z kolei wyszła z samym kompletem ubrań uszytych przez jej mamę z poszewek i z esesmańskich ubrań przed samym wyjściem. Z kolei były też pamiątki takie jak właśnie przeniesione obrączki, jak jakieś fragmenty takich jak rzeczy wykonane od Batrzewy Daga, na przykład te buciki słynne, malutkie, wykonane przez przyjaciółkę, więc są te przedmioty i opowieści. Niektóre potem z tych przedmiotów bardzo osobistych, właśnie rzeczy osobistych, były darowane muzeum. Tak? No przecież całe te niesamowite ekspozycje, o których rozmawiałyśmy, chociażby w kontekście Heleny Kurcjuszowej, to są rzeczy podarowane, zachowane i podarowane, które przetrwały właśnie dlatego, że ktoś uznał, że jest to skarb. Więc chyba tak. Nie mówmy o skarbach w kontekście obozów, bo okaże się, że po wojnie tak różnie było, ale powiem Ci tak szczerze, że kiedy ja myślę o obrączkach, o których Ty wspomniałaś, ale także o tych rzeczach, które są podarowane, to automatycznie ściska mi się gardło, bo przypomina mi się wiele obrączek, które mamy wydobytych z ziemi, ponieważ jak wiesz, muzeum na Majdanku przejęło też teren i stworzyło muzeum w Sobiborze. Te tak. Wszystkie obrączki anonimowe, wydobyte z ziemi, nikt ich nie chciał, bez graweru, bez daty ślubu, bez niczego. Prawda, takie wielkie symbole miłości znalezione w tej ziemi i potem anonimowe, nijakie, stylety, że złote i złożone w muzeum, one naprawdę budzą we mnie wielkie emocje. No, absolutnie. I zaraz... A po matkach? Opowiedz o matce. Dobrze, bo już chciałam opowiadać o takiej historii o grzebaniu w ziemi i o przedmiotach mniej pozostawionych, która we mnie z kolei też budzi duże emocje i znajduje się w książce, jest związana z Muzeum w Sztutowie, ale to może zostawię tę historię takim niedopowiedzeniu. Albo niech Państwo zapytają. Tak, albo niech Państwo zapytają. Natomiast i też a propos tej obrączki, jedna z moich rozmówczyń, Elżbieta Sobczyńska, której się obrączkę udało właśnie z obozu wynieść jej mamy, opowiada mi taką przejmującą historię. Ona się akurat w książce nie znalazła, ale może jak będzie druga część, bo te wywiady były moje bardzo długie i znalazły się w jakimś znikomym aspekcie w książce, bo się po prostu właśnie ze względu na literackie redukcje opowiadała mi o tym, że ona strasznie przeżywała fakt, że jej mama trafiła do szpitala w pewnym momencie jako już starsza osoba chora, że jej chcieli zabrać znowu tę obrączkę i te rzeczy. Że ona w ogóle nie chciała na to pozwolić i czuła, że stanie się coś strasznego, jeśli to się wydarzy. Więc to jakby to a propos tych piżamek szpitalnych i tak dalej, i co się w tym powojennym życiu potem ostało z tej traumy, to tyle. Natomiast te pomadki, tak, bo ja też piszę, jest rozdział poświęcony temu właśnie wychodzeniu z obozu, tak, tym rzeczom, o których już rozmawiałyśmy, które w obozach zostały, tak, tych poobozowych, no ale też temu, co się działo z ludźmi, którzy z tych obozów jakoś usiłowali się wydobyć psychicznie i fizycznie. I ten obóz Bergen-Belsen, o którym też wspomniałyśmy, który się zamienia w obóz przejściowy DP, tak? Displaced Persons Camp. I tam zaraz po wyzwoleniu, kilka dni po wyzwoleniu, zresztą rozmawiamy w kwietniu, więc jest to dobry moment, żeby o tym obozie rozmawiać. Jest rzecz się dzieje niesamowita, tak? Niesamowita dla osób, które tam pomagają, głównie dla wojskowych, ale nie tylko. Mianowicie pojawia się dostawa szminek, pomadek czerwonych, ultra kobiecych, eleganckich szminek. I oficer, który to relacjonuje, mówi, że dla niego to był jakiś zupełny absurd.
wieczór. Nie wiedział w ogóle, kto to tę dostawę zorganizował, kto potrzebuje szminek w obozie, ale zaraz potem relacjonuje, że te szminki rozeszły się natychmiast, że każda kobieta chciała mieć tę szminkę i że nawet te kobiety, które nie były w stanie nawet się podźwignąć ze szpitalnego łóżka jeszcze, one chciały chociaż tę szminkę dotykać, chciały mieć ją w ręku, malowały się, musiało to wyglądać nieco upiornie. Takie chore kobiety jeszcze bez swoich ubrań nawet nowych, jeszcze często w szpitalnych prześladach z tymi uszminkowanymi ustami i wszystkie się uśmiechały, a niektóre umierały, jak pisze ten oficer, z tymi szminkami w rękach. No, to jest jeden z opisów i sytuacji, która mnie chyba najbardziej mną wstrząsa, bo to się wydaje, że szminka jest już takim zupełnie luksusowym, niepotrzebnym przedmiotem, a tutaj jest symbolem piękna i kobiecości, jakiejś takiej nadziei na to, że świat może wrócić do równowagi i w ten jeden mały przedmiot, no jest to naprawdę no jeden z bardziej takich dla mnie nośnych obrazów w tej książce. Zresztą zdjęcie na okładce tej książki to jest zdjęcie właśnie z obozu Bergen-Belsen wyzwalanego. Kilka dni właśnie po wyzwoleniu jest to moment tego wybierania nowych ubrań, pomagania sobie w tym powrocie do życia przez dwie koleżanki, z których jedna jest słabsza i nie ma siły, a druga jej pomaga. No i tak. Już kiedy powiedziałaś o tych pomadkach, to jeszcze jest jeden ważny bardzo aspekt. W relacjach kobiet żydowskich pomadka ratuje życie. Tak, bo można tą pomadką różowice policzki, zresztą jedna z więźniarek, zresztą też jej pomadka znajduje się w Muzeum Yad Vashem, raczej pomadka, to co zostało z tej pomadki, bo to były raczej takie, takie zgromadzone kawałki, odnalezione kawałki szminek, które były zawinięte w taśmę filmową taką odnalezioną. Szukam, jak się nazywała ta więźniarka, niestety sobie teraz nie przypomnę, natomiast to jeszcze Państwo doczytają, bo też jest zdjęcie tej pomadki w zbiorach Muzeum Yad Vashem, można znaleźć, tak, ten artefakt, jak on wygląda. I ta pomadka przeszła z nią ona przeszła chyba 6 obozów, no kilka obozów w każdym razie dotrwało i za każdym razem ona jej używała po to, żeby sobie, czy bliskiej osobie te jakby zrobić życie na twarzy. Rumieńce, tak? Żeś się pięknym i zdrowym. No, nie zachowały się buraki, które też do tego wykorzystywano. Robiono wszystko, żeby wyglądać po prostu choćby w momencie selekcji piękniej, zdrowiej. Czysto. I czysto, co było paradoksem, że właśnie wymagano tej pseudoczystości od więźniów i więźniarek, po czym oczywiście nie dawano żadnych zupełnie narzędzi, żeby tę czystość zachować i wymagano absurdalnych po prostu. Od na Majdanku nawet wody. Dokładnie do połowy 43, prawda? Coś takiego. I w takich warunkach, a więźniarki i więźniowie, oni chcieli się myć, nie tylko dla tych Niemców, dla siebie. Tak jakby wewnętrznie się umyć, to było bardzo ważne. To było ważniejsze chyba. Tak, że ten symbol, tak jest, że ten symbol mycia się jest, no właśnie stanowi o tej godności i tej nadziei dla wszystkich, tak? Nawet golenia się u mężczyzn. Golenia się u mężczyzn, bardzo ważne również, tak? Że, jak się godzi, jak się nie ma maszynki, jak się nie ma żeletki, jak wszystko jest zabrane, oddane. Właśnie i jest to kombinowane na poziomie właśnie bloku, kto ma jakby, że to można zaostrzonym widelcem, można jeszcze jakoś inaczej, tak? Bokiem szkiełka, cokolwiek właśnie wpadnie w rękę, może być właśnie kawałek szkiełka, może być też lusterkiem, można się przeglądać w wodzie, no po prostu przedmioty się transformują w taki wręcz magiczny sposób, stają się tym, do czego są potrzebne, tak? Tym nieskończona ilość erzacy po prostu, pomysłowość, jakaś niesamowita innowacyjność, która cechowała więźniów i więźniarki i też to poświęcenie, właśnie to zdobywanie właśnie i pójście przez pole z małym naczynkiem po wodę do studni, żeby przynieść na kilka razy do jeszcze mniejszego, do też małego naczynka, gdzie wszystkie, nie wiem, 8 kobiet się umyje i zrobi pranie, takie pseudopranie oczywiście, tak, ale... Pójdźmy dalej. Kawa albo herbatka, albo zioła, które się dostaje na śniadanie w obozie koncentracyjnym i które część wypijasz, bo resztą musisz się umyć. No, fenomen. Jak o tym rozmawiać? Kochana, mamy pytania. Pozwolisz? Tak, oczywiście. Czy to prawda, że ludzie po wyzwoleniu obozu zatrzymywali pasiaki? To chyba już trochę żeśmy odpowiedziały na to pytanie. Tak, jest to prawda. Wielu więźniów zatrzymywało pasiaki jako pewien rodzaj właśnie memento, jako właśnie znak zwycięstwa, tego, że ja tutaj właśnie mam ten pasiak, przeszedłem, zwyciężyłem i nawet właśnie będę go nosić. Na początku tak, takiej zasadzie też trochę przydasia, bo mówiliśmy właśnie, że ludzie nic nie mieli, więc ten pasiak po prostu był strojem dostępnym, a potem już jako rodzaj właśnie takiego munduru, odznaczenia, tak, w szczególności na rocznicach zachowało się mnóstwo
mnóstwo takich zdjęć, tak, czy różnych okolicznościach upamiętniających wojnę. A potem to stał się też artefakt pamięci rodzinny, a często też muzealny, funkcjonujący jako dar. Więc tak, absolutnie tak, nie tylko pasiaki, w ogóle właśnie artefakty obozowe, o czym już powiedziałyśmy, które zostały uznane za jakość ważne. Pasiak obozowy zachowała Alina Dąbrowska, z którą rozmawiałam do książki, ale ten pasiak był w bardzo kiepskim stanie i on się rozpadł w latach 60. i zostały jej takie skrawki, które jej Krawcowa uszyła w taki kaszkiecik. I ona ten kaszkiecik teraz zachowała. W tym haturkiertał, który był na Majdanku, pasiak miał powieszony na wieszaku nad łóżkiem. Na przykład. No więc właśnie, jak się okazuje, jest, no, może też być to coś bliskiego na różne sposoby. Tak? Zresztą popatrz, też Związek Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych też ma pasiak w swoim logo, na znaczkach, jak tak, najbardziej. To jest ta funkcja symboliczna, tak? I też te pasiaki są czasem no, wręcz takie, no, ja rozdział o tej funkcji symbolicznej pasiaka nazywam relikwią, bo też właśnie też jak pasiak jako relikwia jest często traktowany. Jako do relikwii się jakby nie ingeruje, relikwia jest, ma być przechowywana w odpowiednich warunkach, tak? I relikwie w pewnym sensie nawet nie trzeba rozumieć, tylko się w nią jakoś wierzy. Więc to jest w ogóle wielka jakby opowieść, piszę o tym trochę w tym rozdziale, o tym właśnie, w jaki sposób pasiak się wpisuje w historiozofię, w jaki sposób jakby jest łączone z różnego rodzaju tak zamienianiem tego cierpienia w jakąś opowieść większą niż tylko indywidualny los obozowy, ale jakąś w ogóle o cierpieniu ludzkości. No już nie będę dywagować na ten temat, ale tak, jest to bardzo ważny rekwizyt też na tym poziomie ekspozycyjnym. Pytanie dotyczące obozów w Bełżcu. Czy plastikowe opaski pojawiały się często? Plastikowe opaski. Ja szczerze mówiąc, nie wiem, czy ty, Marto, kojarzysz jakieś takie świadectwo o plastikowych opaskach. Ja nie. Ale same plastikowe opaski się zachowały, są pokazane na ekspozycji. Biała opaska z gwiazdą Dawida. Takie opaski. Takie. A, jasne, ojej, dobrze, bo ja już myślałam o jakichś takich, nie wiem dlaczego, opaskach na głowę. To jest jakieś dziwne skojarzenie. Tak, często w świadectwach nie. Więc wydaje mi się, że być może był to jakiś, że ten jakby świadectwo artefaktu tutaj jest istotne. Natomiast wydaje mi się, że miały prawo się pojawiać na takiej zasadzie zastępnika, na jakiej zasadzie jakby się różne właśnie przedmioty zastępowało w obozach w wyniku braków na stanie. Tak. Więc tak, na zasadzie takiej logiki absolutnie, tylko nie wydaje mi się, żeby to była systemowa decyzja niczyja, żeby one były plastikowe, żeby te opaski były plastikowe. To nawet jestem przekonana, że nie, bo po tym nie ma klapy. Czy strój więźnia funkcyjnego różnił się od stroju zwykłego więźnia? No jasna sprawa, oczywiście, że tak. Ale w jaki sposób, skoro on też był więźniem i w tym samym obozie? To jest wielki temat, bo tak jak powiedziałam, starałam się opowiedzieć o losach więźniów w obozach, w ogóle różnych, tak, i podkreślając te różnice, od więźniów, którzy mieli ten los najbardziej tragiczny w obozach, czyli muzułmanów, gameli i tak dalej, aż po same, że tak powiem, szczyty hierarchii obozowej, czyli po obozowe elity, obozowych prominentów, więźniów funkcyjnych, czyli takich, którzy mieli różnego rodzaju role w obozie przypisane, administracyjne, tak, zarządzające, może tak, nie administracyjne, tak, czyli, ale też byli różni funkcyjni, tak, bo funkcyjnym była blokowa czy sztubowa, ale funkcyjni to też były osoby pracujące na przykład w magazynie z odzieżą, tak, czy... Albo kapo. No tak, no tak, ale to chodzi mi o to, że jakby, że nie chciałabym też, i w książce to bardzo zaznaczam, że to nie jest tak, że inna odzież u osoby funkcyjnej oznaczała od razu to, że ona się dekoruje kosztem czyjejś krzywdy. Także po prostu rzeczywiście jest tak, że w warunkach obozowej rzeczywistości takie osoby miały większe zdolności do tego świętego obozowego słowa, czyli do organizacji. I w związku z tym mogły rzeczywiście ingerować w swoje stroje jakoś bardziej znacząco, wymieniać swój zasób, na przykład, nie wiem, jak pracuję w kuchni i mam ziemniaka, to mogę wymienić to na jakiś rodzaj stroju, który mi jakby kawałek, nie wiem, chusteczkę nową, tak, albo koszulę. Ja zresztą cały taki cennik obozowy zamieszczam w książce, może nie cały, ale przykłady, tak, jak można było kupować w ramach takiego czarnego rynku, każdy obóz miał swój rodzaj czarnej giełdy i tam można było wymieniać rzeczy na inne rzeczy i zarówno więźniowie między więźniami się wymieniali, jak i też czasem właśnie
oprawcy, często funkcyjni z więźniami, żeby właśnie swój los jakoś poprawić, więźniowie w ten sposób kupowali go. No był to jakby wielki organizm wymiany, która miała na celu przetrwanie między więźniami i dyktowany ich rolami. No ale tak, oczywiście były też kapo, kobiety czy mężczyźni funkcyjni, którzy wykorzystywali bardzo swoją pozycję i nawet są takie opisy niesamowite właśnie kobiet funkcyjnych, blokowych, na przykład jest taka blokowa Gabi chyba z obozu w Auschwitz, która miała bardzo, i to było charakterystyczne dla takich właśnie kobiet, które miały pewnego rodzaju prerogatywy, że one miały też pokoje własne w Auschwitz, no i właśnie dostęp się stroiły tak bardzo nadatkowo, jak takie lalki Barbie, wiesz, to właśnie ta tęsknota za kobiecością, która cechowała więźniarki, które nie miały dostępu do takich strojów, istniała w ich fantazjach, a tutaj właśnie te blokowe się tak ubierały właśnie jak takie, no tak dziecinnie wręcz, jak takie lale i tak infantylnie stroiły te swoje pokoiki. No ale też były funkcyjne, które też wymieniam, które oczywiście wyglądały inaczej i narzucały pewne mody, jak to się mówiło, nawet obozowe, natomiast jednocześnie pomagały więźniom czy więźniarkom, więc to jakby nie było oznaką, powiedziałabym, takiego upadku moralnego, to, że się miało dostęp do lepszych ubrań, aczkolwiek rzeczywiście szanse na przeżycie w takich komandach jakby albo na funkcjach były wyższe, tak? I niż u takich więźniów, którzy musieli kombinować, szyć sobie bojtel z kawałka pasiaka, który już mieli na sobie, tak? I kombinować chusteczkę, odmawiając sobie racji żywnościowych, tak? Więc to rzeczywiście jakby ta hierarchia istniała, natomiast można się było wzdłużniej przemieszczać, były tak zwane kariery obozowe, to jest sformułowanie obozowe, a nie moje. I jak to więźniowie mówili, w obozie miało znaczenie to, jak wyglądasz, to przysłowie, które tak powtarzamy bezmyślnie, jak cię widzą, tak cię piszą, w obozie było równie ważne, a może nawet ważniejsze. I można było dobrym zachowaniem, właśnie dobrym wyglądem, takim jakby właśnie jakimś takim postawą sobie wychodzić lepsze miejsce, lepsze komando, polepszyć jakoś swój byt, albo byt kolegi na przykład, który się nie umie o siebie zadbać, to można było jakoś tą swoją postawą, nawet staniem przy tym koledze czy tej koleżance, jakoś im dopomóc. Jeszcze o tym myciu, bo nie wspomniałam, a to jest chyba bardzo ważne, że to mycie było tak ważne, że nawet właśnie jak nie było dostępu do wody i w ogóle dostępu do czegokolwiek, nawet w tym stanie zmuzułmanienia, to właśnie te ruchy nawet pozorne dotyczące dbania o siebie, higieny, pozwalały z tego zmuzułmanienia wyjść. Nie wielkie idee, tak? Nie jakieś abstrakcyjne myśli, tylko właśnie to, że na przykład udaje, że się myję, wydaje mi się, że to robię, nawet jeśli nie mam wody. O tym Primo Levi pięknie pisał, że to jego właśnie pozwoliło mieć nadzieję na godność, i że to było mycie się właśnie przeciwko śmierci. Tak to bardzo mocno jest zaznaczone. Natomiast też a propos jeszcze tych funkcyjnych, ja w książce dużo mam opisów funkcyjnych, różnego rodzaju, majdankowych również, bo to były często bardzo takie kolorowe osobniki właśnie, że oni starali się ustroić tę swoją przemoc w pewnym sensie, jakoś ją tak ubarwić. To jest jakiś taki czynnik psychologiczny, chyba obecny również u oprawców, u których też to strojenie się było istotne. U kobiet oprawczyń również, bo ja piszę też o kadrze obozowej, ponieważ uważam, że nie da się opowiedzieć o obozach, jakby nie rozpinając tej opowieści między pasiakiem przysłowiowym, tak jak już pomijam, jakby strojem obozowym, ale powiedzmy pasiakiem, a mundurem, tak, czy strojem auzjerki, ponieważ też więźniowie i więźniarki bardzo wyraźnie pamiętają, jak oni wyglądali, czy one. I do tego się odnoszą, porównują się, tak, więc to jest bardzo istotne. Proszę dokończyć historię o Sztutowie. Dobrze, dokończę tutaj, może nie dokończę, bo ona jest bardzo długa i ciekawa i też chciałabym, żeby Państwo może przeczytali książkę, natomiast może ja jeszcze zrobię taki teaser, jeszcze raz zrobię ten share screen, bo tutaj mam takie zdjęcia, one są tutaj akurat zdjęcia kadry obozowej, ale nie chciałam tego pokazywać teraz, bo to już nie zdążę o tym opowiedzieć, natomiast tutaj są takie zdjęcia z mojej wizyty w Muzeum Sztutchow, a to są zbiory Muzeum Sztutowie, takie, które są w magazynie, buty ze słomy, które były tam wyplatane, bursztynowy delfinek albo ptaszek, już nie pamiętam co to było, podarowany ukochanej więźniarce, buty, odpowiednik chodaków, taki otwarty klumpy, tak, one się chyba tak nazywają, już nie pamiętam nigdy, właśnie spodnie funkcyjnego, resztki lakierów do paznokci, guziki odnalezione na terenie muzeum i właśnie.
Ponieważ muzeum w Sztutowie zajmuje samo muzeum niewielki teren, natomiast sam obóz był ogromny i też podobozy zajmowały naprawdę teren między Stegną dzisiejszą a Sztutowem, więc, i to od drogi dzisiejszej do plaży, więc to jest naprawdę wielki kawał lasu. I tam wszędzie są artefakty w tej ziemi. Artefakty różnego rodzaju, najczęściej buty, najczęściej destrukty butów, ponieważ w tak zwanym nowym obozie, który został dobudowany do obozów w Sztutowie w trakcie wojny, znajdowały się różnego rodzaju zakłady przetwórcze, takie rzemieślnicze. I tam przywożono skórę, buty nawet zniszczone, albo jakieś zniszczone paski, inne elementy i tam je naprawiano albo przerabiano na coś innego. Więc tam się znalazły i buty więźniów z innych obozów, tak? I buty więźniów tego obozu i w ogóle jakby wszelki materiał, który się może przydać do jakichś celów przetwórczych. I tego się nie dało po wojnie uporządkować. Po prostu to też historia powstania muzeum jest opisana w tym obozie, w tym rozdziale. Bardzo jakby też ciekawa, bo ile Majdanek został utworzony zaraz po wojnie, to tutaj jakby to muzeum czekało wiele lat na utworzenie i dopiero lata 60. przyniosły jakieś rozwiązania. Więc te artefakty tak naprawdę wiele lat niszczały i chociaż się je wybiera teraz, stara się je uporządkować, to tak naprawdę to są działania bardzo, bardzo połowiczne i ta ziemia cały czas oddaje przedmioty, cały czas oddaje rzeczy i jest wielki dylemat, co z tym zrobić, czy przekopać się od plaży do muzeum, to byłaby ogromna inwestycja i to trzeba było głęboko kopać, czy zostawić tak te rzeczy i tylko ten symboliczny zbiór w muzeum, który został odratowany, no to jest wiele, wiele pytań, jaki rodzaj to jest rzeczy, to są rzeczy tak, które należy zostawić samym sobie, czy po prostu nie chodzić tamtędy, bo to jest cmentarz. No, wiele pytań. Ja rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy się tym zbiorem zajmują i w ogóle właśnie w kontekście tych rzeczy, które nie tylko są na wierzchu na ekspozycji, ale właśnie w tych różnych miejscach, w zbiorach, tak, u ludzi, no i właśnie też niestety w świecie zewnętrznym wciąż obecne. Z kolei w kontekście Muzeum Auschwitz-Birkenau rozmawiam też o tych artefaktach, które czasem są jeszcze w ludzkich, znaczy w ludzkich domach, po prostu w domach są. Tutaj na przykład taki bojtel z Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci, która została otworzona, żeby pielęgnować pamięć o podobozach i ta fundacja zbiera, nie będę opowiadać, w jaki sposób się to dzieje, ale jest to bardzo ciekawe, zbiera właśnie to, co ludzie przez lata, przez dekady jeszcze w domach zachowywali i teraz oddają. To są staniki na przykład robione przez mięśniarki, a to jest ta laleczka. Znalazłam ją, jednak była, tak, o której tutaj mówiłyśmy. Pytanie długie, ale wydaje mi się, że ważne i dobre na zakończenie naszej rozmowy. Powiem Ci, że pytań jest dużo więcej. Ja na przykład specjalnie nie pytałam o stroje załogi obozowej, bo bardzo zachęcam Państwa do przeczytania książki. Książka jest pisana tak świetnym językiem, jakim rozmawia się z Karoliną i naprawdę ciężko jest się z samą książką rozstać. A pytanie zadaje Karolina. Wspomniała Pani o niewykorzystanej dokumentacji w konfrontacji z książką jako projektem wydawniczym. Czy zamierza Pani swoją pracę nad tym materiałem jeszcze wykorzystać? Pytam, ponieważ zastanawiam się, czy z taką wieloletnią, emocjonalną dokumentacją można w ogóle rozstać się po publikacji książki. Ha! Tak, to jest też bardzo dobre pytanie, ale mogę już na nie odpowiedzieć, a nie mogłam jeszcze kilka tygodni temu, więc będzie to ta-dan-ta-dan, premierowa wiadomość. To znaczy będzie druga część tej książki. Ona będzie troszkę inna. Będzie się koncentrować na też warstwie wizualnej, której wiem, że wielu Państwu brakowało, że było za mało zdjęć, sfotografowanych obiektów, rysunków i tak dalej. Bardzo chciałabym spełnić to marzenie. A każdy chciałby jeszcze dotknąć. To już niestety nie jest w mojej gestii, natomiast zrobię co tylko mogę, żeby chociaż pokazać jak najlepiej te różnego rodzaju właśnie przedmioty, więc to obiecuję i będą tam też całe rozmowy z ocalałymi, które się w tej książce nie zmieściły i historie, które się do tej książki nie zmieściły, bo się trochę powtarzały, dla mnie wszystko jest niepowtarzalne oczywiście, więc będę się starała jeszcze tutaj do tej książki numer 2. Nie wiem jeszcze, jaki będzie miała tytuł, ale mam nadzieję, że się ukaże jesienią późną, jeszcze w tym roku, tak bym sobie życzyła, albo w przyszłym, na początku roku najpóźniej, więc nie mogę się rozstać rzeczywiście z tym tematem zupełnie. Być może on się jeszcze rozwinie w doktorat, ale to też jeszcze chwilę mi zajmie i być może w ogóle temat ubrań w kontekście ludobójczym też mnie nie opuści, bo zaczynam badać temat dla mnie również bardzo interesujący. Poznałam przy okazji tej książki niesamowitą konserwatorkę Julię Brennan, która się zajmowała odzieżą w Ruandzie i w kontekście upamiętnienia ludobójstwa w Ruandzie
odzież rzeczywiście tam pełni niesamowitą rolę, bo sam jakby kościół, który był świadkiem najstraszliwszej masakry, jakby upamiętnienie, które tam się znajduje, jest złożone głównie z ubrań, tworzą niesamowity rodzaj pomnika, więc, no, więc ten temat, tak, on ze mną jest i nigdzie się nie wybiera, chociaż robię też inne rzeczy, ale robiłam inne rzeczy przez całe 10 lat już, chwała Bogu, tak, zajmowania się tym tematem, więc absolutnie, jak się okazuje, to nie przeszkadza zupełnie i no po prostu jest to arcyludzki temat, mam wrażenie i mówi na wielu poziomach do bardzo wielu ludzi, bo wszyscy jesteśmy, tak jak powiedziałam, ludźmi w ubraniach i jest to coś, co czujemy bardzo intuicyjnie i pamięć o tych ubraniach jest bardzo mocno związana z pamięcią o człowieku, ludzkim ciele, konkretnej biografii, konkretnej osobie. To jest bardzo intymna rzecz, ubranie, które właśnie dotyka naszego ciała. Jest tą, jak mówił Romuald Sztaba, cząstką osoby i więc chciałabym wierzyć, że te cząstki osób się jakoś w tej książce i w opowieściach o tych rzeczach zachowały. Bez złudzeń, Karolino, ufamy Ci w tym bezgranicznie, potrafisz i chętnie będziemy oglądać, czytać, rozmawiać z Tobą, trzymać kciuki. Bardzo dziękuję. I cóż, pięknie Ci dziękuję. Państwu dziękuję, że też spędzili z nami ten czas. 19 kwietnia będzie wykład profesora Darka Libionki na temat Żydów warszawskich w obozach po powstaniu w getcie. Myślę, że też temat bardzo, bardzo ciekawy. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Dziękuję. I tak, Karolino, tak już trochę prywatnie. Kot Ci się obudził. Marzyłam, żeby mój pies, który śpi obok, nie chrapał. Jak widzę, on już mówi. Do widzenia Państwu. Bardzo dziękuję i Tobie też dziękuję, Marto, za tę rozmowę i za pomoc i bardzo dziękuję Muzeum na Majdanku za wszelką pomoc i za to, że jesteście i tak świetnie upamiętniacie to, co nie może być zapomniane, więc dziękuję, że mogłam też z Wami pracować nad tą książką. Do zobaczenia, kochana. Pozdrawiam.